Witam Państwa serdecznie, z tej strony Paweł Crypto Investment Reviews. Dzisiaj kolejny update o takim tworze, nowym fenomenie na YouTube. Ogólnie fenomenie takim powiedzmy wykorzystującym smart kontrakty na Ethereum. Już wcześniej robiłem filmy, gdzie tłumaczyłem, na czym to mniej więcej polega. Dzisiaj chciałem zrobić kolejny update, żeby pokazać Wam, jak to się to wszystko rozwinęło. Dużo osób mnie wcześniej pytało, no ile tutaj się zarabia, ja mówiłem, że nie mogę niestety odpowiedzieć jasno na to pytanie, bo to wszystko tutaj zależy od ruchu w sieci i od tego po prostu ile osób będzie wpłacało, ile wypłacało. I tak przypomnę, że tutaj po prostu za każdą wpłatę i wypłatę jest 10% fee naliczane z sieci. Wszystko jest oparte na zdecentralizowanej giełdzie i na smart kontraktach, także... No wiele osób tutaj twierdzi, że jest to bezpieczna inwestycja, choć jest oparta, no jakby nie patrzeć, na jakimś takim piramidalnym systemie. Aczkolwiek no jest to coś takiego nowego, co no ktoś sobie tutaj wymyślił. Już nawet są klony, które raczej nie, nie polecam ich, z tego względu, że wydaje się, że to są po prostu skamy, kopiują tutaj kod i, i to jest po prostu taki oryginalny system, który ktoś wymyślił bardzo humorystycznie i podszedł do opisu tego. I no to idzie coraz to bardziej do góry, już zaraz Wam pokażę ile tam jest spłacone kasy, jak z mojej inwestycji 0,8 ETH co się tam zrobiło. To jeszcze pokażę Wam, że na YouTube jest bardzo dużo materiałów różnych, nawet Stanie Decree, taki znany YouTuber, który yy, też tutaj zdecydował się zainwestować, choć nie mówi ile, ale podobno tam 20 ETH. Jest tego dużo i tutaj różne są opinie na ten temat. Część ludzi twierdzi, że to się nigdy nie zatrzyma. Ja po prostu sobie tutaj zainwestowałem tak na próbę. To mnie nawet żałuję, że więcej nie zainwestowałem, bo to bardzo urosło, zaraz wam pokażę jak. No i tutaj potrzebny jest taki dodatek do Firefoxa Metamask. To jest taki portfel. Tutaj widać. Taki portfel, który po prostu musimy zainstalować w przeglądarce. Tutaj na to kontekst sobie skopiujemy. To musimy wpłacić i to automatycznie później nam sali się, jakby tutaj ze stroną. I jak już mamy to zainstalowane, to sobie klikamy wtedy. No i wpłacone to jakieś środki na ten adres, który tutaj mamy, to sobie kopiujemy. Tam też, linka do tego dodatku do instalacji będziecie mieli w opisie. Gdzieś tam, co wcześniej tłumaczyłem, troszeczkę, jak to zainstalować. No i klikamy sobie tutaj na Decentralized Exchange. Przeniesie nas do tej właśnie giełdy. No, i tu nam się pokaże nasz stan, jakby konta. Jeśli chcemy zakupić, to po prostu dajemy sobie tutaj Buy and Reinvest. No, i mamy tutaj kwotę, którą chcemy zainstalować, za kwotę, którą chcemy wpłacić. Na przykład, jeśli by to był, powiedzmy, 1 Ether, to na, na, na obecną chwilę to jest 46 tokenów, bo cena cały czas rośnie. Rośnie też liczba wpłaconych. Etherów. w tej chwili to jest prawie że 20 tysięcy Ethereum, więc bardzo dużo. Jak ja zaczynałem, to, to było 1000. Cena była wtedy 0,00655, więc już teraz trzymając to, nie wiem, około dwa tygodnie urosło to znacznie. Teraz wam pokażę mniej więcej ile. No i tutaj, jak damy purchase, to nam się pokaże, właśnie tutaj, o, że musimy kupić akurat iter, bo ja nie mam tyle itera. No i tam, jak będziemy mieli tylko, tutaj piszę, że nie mam tyle, tak? Jak będziemy mieli tyle, to pokaże nam się, że akcept i będziemy mogli sobie wtedy już to zaakceptować. W tej chwili ja to odrzucę. Natomiast ja zaraz sobie tu zreinwestuję. To, co mi tutaj naliczyło. Też mi się tu pokaże potwierdzenie. Tam submit. Muszę tu mieć jakieś środki nam na jakiś gaz. Już piszę, że to czeka na potwierdzenie. I za chwilkę, jak odświeżę stronę, tutaj mi się już zwiększy ilość tych tokenów. Chwilę poczekamy, bo to chwilkę tam zajmuje. Zobaczymy, czy już się to zmieni. No, jeszcze chwilkę potrzeba. Na chwilę to powinno wskoczyć. No, chwilę mówię, to trwa. Także, tutaj, jak dam my holdings, to już jak widać, e, cały czas tutaj mi rośnie ta kwota. To już w tej chwili jest 2,3 etera. No, teraz, gdybym chciał wypłacić, to musiał 10% zapłacić e, za wypłatę. No, ale tak już bym był na znacznym plusie. Ja oczywiście zamierzam to jeszcze trochę podtrzymać, bo wydaje mi się, że jeszcze tutaj jest duże pole do popisu. Jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia, dużo do zyskania. Tak po prostu to jest taka moja opinia. To, jak sobie damy ten kontrakt, adres kontraktu, to możemy tutaj zobaczyć, jak tu klikniemy token holders, to widać, że najwięcej, kto teraz ma, to jest 1,6% całej sieci, to jest 32 tysiące tych tokenów. Także nie ma tu nikt więcej niż na obecną chwilę 1,6%. Także nie ma tutaj takich jakichś dużych holderów, którzy mogliby znacznie wpłynąć na stan sieci, jeśli by. Po prostu chciał ktoś tutaj zrzucić po prostu bardzo dużo. To też wygląda po prostu na to, że jest to takie dosyć e, stabilne. Tu opinie są różne. O, już mi tutaj skoczyło. Także na obecną chwilę mam 2,35 ETH. Taka jest wartość tych tokenów. No i ja myślę, że to jeszcze będzie tutaj rosło, no bo chyba do ostatniego filmu to dwukrotnie znowu wzrosła wartość etherów, które zostały wpłacone. I czy ludzie wpłacają, czy wypłacają, to my dostajemy te dywidendy, tutaj te dywidendy nalicza. Ja tutaj yy, głównie te, yy, pomnożyłem tą jakby ilość z własnej po prostu inwestycji. Tutaj jak mamy pięć takich tokenów, to otrzymamy, możemy otrzymać naszego linka, tak zwanego masternoda, chociaż to z masternodem w zasadzie wiele wspólnego nie ma, ale tak tutaj ktoś sobie nazwał i tu widać jakieś osoby, które weszły z mojego linka, no to to wtedy jest około 3%. Ja dostaję jakby do swojego konta, także to nie są jakieś duże kwoty, jak widać. Także no, transparentnie zawsze pokazuję jak to wygląda. Także no można było sobie tutaj odpowiednio wcześnie wejść i tak jak ja trochę tu zarobić. Myślę, że jeszcze dalej, dalej można. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przy wpłacie nam pobiera 10% fee i tak samo przy wypłacie, którą można w dowolnym momencie to wszystko mogę wypłacić, tu nie mam nic zamrożone na stałe, muszę sobie w tej chwili sprzedać swoje tokeny i poniósłbym po prostu 10% jakby prowizji fee, a z tego, z tego wszystko to trafia do sieci, jest rozdzielane na wszystkich, którzy trzymają te tokeny, dlatego ta nazwa Proof of Weekends, czyli my zarabiamy jakby na tych osobach, które czy sprzedają, czy kupują, więc, ten kto trzyma, kto ma tak zwane silne ręce, ten może sobie tutaj pomnożyć te swoje Ethereum. Tak jak mi się to udało. No i ja nadal zamierzam sobie tutaj trzymać, reinwestować i zobaczymy, co to będzie. Pewnie w pewnym momencie zdecyduje się na sprzedaż. Póki co, to jeszcze czekam. No na razie mi się to bardzo fajnie pomnożyło. No, cena Ethereum niestety nie jest wysoka, więc to tutaj. Na to, na to też trzeba wziąć sobie poprawkę, jakby no przy obecnej chwili to wydaje mi się tak bardzo nie spadnie. A może być tak, że będzie trochę zarastała, trochę spadała. Zobaczymy, tutaj też opinie są podzielone. Póki co dziękuję, zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów, a trochę ich będzie teraz w najbliższym czasie. Będą trochę zmiany na kanale, o których już tam wcześniej mówiłem, bo obecnie w kryptowalutach, to w zasadzie no, tak dużo za ciekawych rzeczy się nie dzieje, wręcz się dzieją rzeczy takie, które mnie osobiście zniechęcają, ale to już też jest inna dyskusja na inny czas. Dziękuję Wam i życzę Wam miłego dnia.